w Leclercu w Warszawie, skrzyżowanie Ken i Ciszewskiego, znajduje się bardzo fajny sklep Amusteli, w którym niestety nigdy nie pozwalają kręcić ani robić zdjęć, ale może mi się dzisiaj troszeczkę uda. Taki zbiornik pokazowy z kolcobrzuchami. Całkiem fajny. O, co dziwne, całkiem fajne te skalanki, które wyglądają nawet jak takie skurwane leopoldy. Ciekawe. I coś tam na górze, a w środku mnie pozwolą chodzić. Całkiem fajnie to wygląda, zwłaszcza te zatki. Niebo widy. Ospa. Zabiję tu dzisiaj nic nie kupować. Nawet krowateczki. Na czerwonych podobnie. No i wybór kamieni, po który przyjechałam. Glonaja tret welon, tak napisane 49,90. Szok. Głupiki, wszędzie same samce. Wyprawa do Amusteli okazała się bardzo nieudana. Nie kupiłam tam dosłownie niczego. Roślin bałam się brać z powodu ospy w zbiornikach. Kamienie. Za te kilka sztuk wyszło powyżej 100 zł. Uważam, że 30 zł za kilogram jest to przesadna cena. Tak samo jak za te pseudoredy 50 zł. Nie mówiąc już o innych rybach, które były bardzo, bardzo drogie. Nie było nic w sumie ciekawego. No i zbiornik sobie powoli dochodzi do siebie. Sywki jeszcze fruwają, w wodzie pływają, zbierają się tutaj w tym miejscu. Dlatego chciałam jakoś inaczej tutaj urządzić. Ale z tej strony wygląda to już całkiem fajnie. Jak dojdą kamienie i rośliny, to może będę już zadowolona.